mieliśmy okazję zajmować się osobą Pana Jezusa pod różnymi aspektami. Jednym z takich charakterów Pana Jezusa jest to, że jest On osobą, z którą każdy z ludzi się spotka. I pytanie jest, w jakim charakterze się osoby z Nim spotkają. Pan Jezus oddał samego siebie za nas, złożył swoje życie i niczego nie szczędził dla naszego zbawienia. Oddał siebie całego. I On jako jedyny na tej podstawie, że jest Bogiem, ale też, że doskonale nas rozumie. Rozumie okoliczności, w jakich działamy, może też ocenić i rozumieć wszystko. Otwórzmy najpierw może Mateusza, 5 rozdział, 25 wiersz. Tutaj jest powiedziane, w jaki sposób powinniśmy się zachować w stosunku do przeciwnika. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. I biada nam, jeśli naszym przeciwnikiem jest Bóg. Pogódźmy się z Nim zawczasu. Tutaj sędzia, to jest właśnie temat, którym chciałbym dzisiaj się zająć. Pan Jezus jest sędzią i będzie sądził, i jest gotów sądzić. To jest jedna z Jego chwał, jedna z Jego cech, gdyż jest sprawiedliwy, więc ma wszystkie podstawy do sądu. I myślę, że możemy się wiele nauczyć o Panu Jezusie, wiedząc, że On również jest właśnie sędzią ustanowionym. Jest to podstawowa nauka. Hebrajczyków 6 rozdział zalicza nauczanie o sądzie do takich podstaw chrześcijańskich. Hebrajczyków, rozdział 6. Paweł, czy też inny autor listu do Hebrajczyków, mówi tutaj: dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwrócimy się ku rzeczom wyższym. To jest 6.1 i 6.2. Nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków, to jest podstawowa nauka, o wierze w Boga. Kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nauki o obmywaniach, czy też inne tłumaczenie mówi o chrztach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i koniec tego wiersza mówi i o sądzie wiecznym. Jest to zaliczane do takich fundamentalnych rzeczy. Nawet jak człowiek wiele nie wie o Bogu, gdy się z Nim rozmawia, to gdzieś tam słyszał, że będzie sąd. Postanowiono jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. I Dzieje Apostolskie 10:42, drugie miejsce kolei, które nam pokaże coś nieco o tym, że Bóg faktycznie takim sędzią ustanowił Pana Jezusa. 42 wiersz. Tutaj apostołowie mówią, że przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On, czyli Pan Jezus Chrystus, jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych
i umarły. Uderzające jest to, że tu są dwie grupy, które staną przed tym sądem. Sądzić będzie żywych i sądzić będzie umarłych. Sądzi żywych i sądzi umarłych. I te dwie grupy są, między nimi jest taka wielka przepaść. Nie ma różnicy między tymi dwoma grupami. Jedni są żywi, drudzy są umarli. Wiemy z Ewangelii, że żywym stać się można przez to, że ożywi nas Pan Jezus Chrystus przez uwierzenie w Niego na podstawie ofiary krzyża. Umarli to są ci, którzy nigdy Pana Jezusa nie poznali, są martwi w swoich grzechach i są pozbawieni nadziei i będą na świecie tak długo, jak długo Pana Jezusa nie przyjdą. Dzieje apostolskie 17:31 też odnosi się do tego tematu. Gdyż wyznaczył dzień. Bóg wyznaczył dzień. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Mieliśmy okazję słyszeć w modlitwie, że właśnie potwierdzającą tutaj rolę uprawnień Pana Jezusa ma zmartwychwstanie, zbudzenie go z martwych przez Boga. I ten wiersz pokazuje, że ten właśnie Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, ma tą funkcję sędziego również potwierdzoną przez wskrzeszenie go z martwych przez Boga. I to będzie jeden konkretny dzień w przypadku, gdy będzie sądzony świat, gdy będzie potępiony świat. Ten dzień zbliża się bardzo szybko. Oczywiście wiemy, że jest ucieczka przed tym sądem. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. I kto słucha Syna, nie stanie przed sądem, lecz będzie po prostu poza tą sytuacją. Nie musi się tego obawiać nikt, kto jest w Chrystusie, bo Chrystusa nikt nie będzie sądził. Chrystus już został osądzony za nas na krzyżu Golgoty. Kolejne miejsce to jest Jana 5:22. Piąty rozdział Ewangelii Jana, 22 wiersz. Tutaj Pan Jezus informuje nas o tym, że sam Bóg Ojciec przekazał sąd Panu Jezusowi. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz każdy lub wszelki sąd przekazał Synowi. I cel tego jest taki, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Jeśli ktoś odważa się mniej czcić Syna niż Ojca, to jest w błędzie, ponieważ widać z tej chwały przekazanej przez Ojca jako sędziego i przekazanie wszelkiego sądu Synowi, to stąd widać, że Bóg sobie życzy tego, żeby oceniać Syna tak, jak się ocenia Ojca. Słowo czci to jest takie greckie słowo timo, oznaczające między innymi ocenę. Czyli można by było inaczej powiedzieć, aby wszyscy oceniali, czy cenili Syna, jak cenią Ojca. Kto nie ceni Syna, ten nie ceni Ojca, który go posłał. Pan Jezus został oczywiście posłany w pierwszym rzędzie nie na sąd, lecz ku zbawieniu tych, którzy po prostu przez Niego mogą być pojednani, mogą ze swoimi grzechami przyjść do Pana Jezusa. W Bogu miłosierdzie uprzedza sąd. I to jest charakter Boży. Najpierw ogłoszenie łaski, potem, gdy łaska zostanie podeptana i odrzucona, jest sąd bez miłosierdzia. I ten wspaniały Boży Syn, Pan Jezus Chrystus,
którego znamy jako łaskawego Zbawiciela, dla niepojednanych będzie po prostu sędzią potępiającym, jeśli nie znalezione będzie życie takiego człowieka w Księdze Życia. I to jest straszliwa okoliczność i nasz Bóg jest straszliwy. Syn wtedy będzie wykonywał ten sąd bez miłości, bez jakiejkolwiek taryfy ulgowej. Tutaj jeszcze mamy rozwinięcie tej myśli aż do 27 wiersza. I tutaj jest podsumowanie tego w ten sposób. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Wskazane jest tutaj, że Pan Jezus właśnie rozumie nas, bo jest nie tylko Synem Bożym, ale też jest Synem Człowieczym. On stał się człowiekiem, podobnym nam z wyjątkiem grzechu. W postaci podobnej do grzesznego ciała chodził tutaj, był poddany ograniczeniom, które znamy, był poddany słabościom, które znamy i doskonale znał, jakie są czynniki, które mogą nas w jakiś sposób usprawiedliwiać, jeśli takie są. Więc na sędziego się doskonale nadaje. I jako sędzia będzie to doskonale wiedział. I ja osobiście wiem, że zawiodłem we wszystkim i się nie wybieram na sąd. Właśnie dlatego, że nic mnie nie usprawiedliwia. Pan Jezus, wiedząc, żyjąc w takich warunkach jak ja, doskonale wie, że nic nie ma, co mogłoby mnie osobiście usprawiedliwić. Więc dziękuję Bogu za to, że w Panu Jezusie jest zbawienie i mogłem uniknąć wezwania na sąd. Pan Jezus wezwał mnie do pokuty, wzywa do pokuty każdego. I tak jak powiedział, nikogo, kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę prać. Ten sąd jest straszliwy, ale można na nim nie być, jeśli się ktoś schowa w Chrystusie, ukryje się w Chrystusie. Bo tam jest całkowite przebaczenie. Troszkę więcej na temat sądu jest w Rzymian 2 rozdział. Rzymian, dużo Rzymian, rozdział 2. Na początek wiersz 2. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czyli to jest sąd, który będzie, jak tutaj Słowo Boże podkreśla, słuszny. Według słuszności, według prawdziwych powodów, według prawdziwych przesłanek. I tutaj jest powiedziane, może kilka miejsc tego drugiego przeczytam. Nie ma przez to usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając, że to dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Właśnie o te słowa chodzi. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Bóg dał wszelkie dobro, żeby nas doprowadzić do upamiętania. I jeżeli ktoś się na tym sądzie znajdzie, nie skorzystał tego, że Bóg w dobroci swojej do upamiętania prowadził przez różne działania, pobudki, sumienia, to wtedy wiemy, że to będzie słuszny sąd. Pan Jezus słusznie osądzi.
takie osoby. I dużo się z jego charakteru możemy dzięki temu nauczyć. Jesteśmy dziećmi Bożymi w większości tu na sali i korzystamy z tej wolności dzieci Bożych. Mamy bezpośredni przystęp do Boga i to jest bardzo ciekawe, żeby nie naruszyć przez przypadek tego, czego uczą nas przypowieści 14 rozdział. Przypowieści 14 rozdział, 16 wiersz. Mądry boi się Boga i unika złego, lecz głupiec poufala się w nim i czuje się bezpieczny. Nasza wolność dzieci Bożych jest uzasadniona, jest oparta na tym, że jesteśmy odkupionymi krwią Pana Jezusa. Możemy sobie na wiele pozwolić. Natomiast czasami, gdy sobie na zbyt wiele pozwolimy, to nas nic złego nie spotka. Jesteśmy zbawieni raz na zawsze. Ale może to mieć zły wpływ na ludzi niepojednanych z Bogiem, którzy na tej podstawie mogą się spoufalić z Bogiem, bo sobie myślą, a Jezus, to jest ten fajny Bóg, którego wyznaje mój sąsiad. On się go nie boi, w pełnej wolności postępuje, robi rzeczy takie, 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 więc ja też mogę i nie muszę się go bać. To jest proces poufalenia, a znowu zostaną się nazywany czasami zgorszeniem, czyli doprowadzeniem kogoś do upadku. Oby Bóg dał nam mądrości, jak postępować, żeby właśnie raczej te sumienia budzić, żeby raczej ci ludzie uniknęli sądu, nie poufalali się z Bogiem, ale przyszli z wyznaniem grzechów do Boga. Rzymian 16 wiersz mówi o dniu, czyli będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Kiedyś Ezechiel miał wizję, w której widział, co robili starsi Izraela po kryjomu. Mężowie ci byli wyznaczeni przez Boga do troski o lud Boży i prowadzenia ludu Bożego ku Bogu. My, jako dzieci Boże, jesteśmy kapłaństwem świętym. Jesteśmy też ludem wybranym do tego, żeby ogłaszać cnoty tego, który nas powołał do siebie. I w tamtym przypadku było dużo rzeczy, które ci bezbożni wtedy kapłani musieli ukrywać. I działy się rzeczy takie, które musiały być schowane w ich ocenie. Gdy chcemy się pojednać z Bogiem, to zawczasu musimy te rzeczy ukryte wywlec na wierzch, przyznać się Bogu. Gdyż inaczej, według Ewangelii mojej, Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Wtedy te rzeczy, które właśnie są ukryte, będą objawione. Pan Jezus zresztą powiedział, że to, co jest ukryte, będzie głoszone na dachach, że będzie to jawne. Nic się nie ukryje. I ten sąd, znowu widzimy w 16 wierszu, odbędzie się w konkretnym dniu. Jest tutaj wymienione, że to jest wyznaczony, znany Bogu dzień, który będzie konkretnie poświęcony temu. 2 Koryntian 5:10. Z kolei mówi o innym sądzie, który nazywamy czasami Bema. Bema to nie jest nic innego, jak po prostu użyte z greckiego określenie na trochę inny
rodzaj spotkania, w czasie którego Pan Jezus Chrystus się spotka z wierzącymi. I 5:10 właśnie odróżnia ten rodzaj spotkania od tamtego sądu ku potępieniu. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. To jest słowo zapłata, które generalnie ma znaczenie pozytywne. Jak dostajemy zapłatę za dobrze wykonaną usługę, to jest to coś, co wywołuje w nas pozytywne skojarzenia, ale o tym, że to może być również zapłata o charakterze negatywnym, wskazuje, że są to uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe, czyli za złe również. Wiemy, że jest tutaj też użyty obraz, taki, gdzie jest fundament. O tym było mówione, jak był Martin Iwik, że fundamentu innego nikt nie może założyć. Oprócz tego, jakim jest Chrystus Jezus, i jeżeli budujemy tam ze złota, drogich kamieni i srebra, to się to stoi. A słoma, drewno i inne mniej szlachetne rzeczy spłoną, zapadną, nie będą miały żadnej wartości i zastosowania. Rzymian 14 rozdział. To jest kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę. Rzymian 14 rozdział od 9 wiersza. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. I tutaj sędzią będzie Pan Jezus. Będzie się zajmował nami na tym sądzie dla wierzących, który nazwaliśmy sądem Bema. I jak widzimy, trochę więcej mamy objawione, na co on będzie patrzył. Będzie patrzył na nasze motywacje, na nasze takie rzeczy, czy pogardzamy kimś, czy osądzamy swego brata, czy gorszyliśmy go, albo ciągnęliśmy go do upadku. 13 wiersz. I tego typu rzeczy będą Pana Jezusa interesować. I jest to rzecz, która wskazuje nam na Jego charakter. On w swojej miłości chce, żebyśmy mieli niebo na ziemi. Żebyśmy mieli już wśród dzieci Bożych takie właśnie wspólne działanie, że to jest po prostu kawałek nieba na ziemi. Jesteśmy osadzeni w okręgach niebieskich jako dzieci Boże. I z psucia tego charakteru jesteśmy później w pewnym sensie rozliczani. To jest motyw w tym sądzie. Czyli będzie ten, który zna nasze motywy i co jest w naszych myślach, co jest w naszym sercu, ten sędzia, Pan Jezus Chrystus, będzie to nam w tym dniu, kiedy będziemy sądzeni, w pewnym sensie przy tym sądzie Bema będziemy stali, będzie nam to poddawał pod rozwagę. 1 Koryntian 3 rozdział 11 już wspomniałem, czyli to jest o tym fundamencie, o którym mówimy.
mówiliśmy już. Pierwszy Koryntian, 3 rozdział, 11. I to jest właśnie taka wskazówka na tym sędzi Chrystusie mamy budować. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny, czyli ten dzień sądu Bema, ten, gdzie nie będą sądzeni umarli, tylko właśnie będą sądzone dzieci Boże, to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jest bardzo ciekawe, że jesteśmy tutaj zachęcani do tego, żeby tą świątynię Bożą, jaką jest Kościół Boży, budować złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami. Nie rzeczami, które w oczach Bożych są bez wartości, bez skutku, nie nadają się do tego, żeby sprawować służbę Bożą. Wracając do sądu za umarłych, objawienie 20 rozdział daje nam pewną lekcję. Tutaj widzimy kontrast. Okropny kontrast, dlatego że tak jak w sądzie Bema nie było mowy o tym, żeby dziecko Boże mogło być potępione, tylko potępione były jego dzieła, jeśli one były ze słomy, drewna i byle czego. Natomiast na sądzie Białego Tronu, na sądzie ostatecznym, bezbożny osobiście będzie dotknięty tym ogniem. Czyli dziecko Boże co najwyżej straci część swojej pracy, a być może całą pracę, ale samo będzie zbawione tak jednak jak przez ogień. Z kolei potępieni osobiście będą cierpieć z tego powodu. 20 rozdział objawienia, 11 wiersz. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, czyli Pana Jezusa, przed którego obliczem pierzchła, albo inaczej uciekła ziemia, i niebo, i miejsca dla nich nie było. Czy potrafimy sobie to w ogóle wyobrazić, że ucieka ziemia? Już samo to pokazuje, że to się nie będzie zdarzało na ziemi. To jest poza ziemią. Uciekła ziemia. Ale nie tylko ziemia. Niebo uciekło. Czyli ucieka wszystko materialne, to co my znamy z dziś. Naukowcy badają albo to, co się dzieje na ziemi, albo to, co się dzieje w niebie. Jedno i drugie ucieknie przed tym sędzią. I miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga. Księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Czyli odróżnienie od sądu Bema. Tutaj osądzani są ludzie i oni są na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Niektórzy sobie myślą, że gdzieś tam ich zwłoki się pali i rozsypie po morzu, to unikną sądu Bożego. No tutaj widzimy, że nie. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nim znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. Czyli jeżeli my tych złych uczynków, tego grzechu nie włożymy na Pana Jezusa jako baranka zastępczego, to wtedy grozi nam właśnie ten sąd. Wtedy ze swoimi złymi czynami, z grzechem, trafiamy na rozprawę sądową i na tej podstawie jest to wszystko.
przypisane takiej osobie, która stoi przed tym sądem i trafia taka osoba do jeziora ognistego, o czym mówi 14 i 15 wiersz. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognistego. To jezioro ogniste to druga śmierć. Wiemy z Ewangelii Jana, 3 rozdział, że jeśli ktoś przyjdzie do Pana Jezusa, narodzi się na nowo drugi raz. Wtedy taka osoba jako zbawiona umiera jeden raz. Natomiast człowiek niepojednany z Bogiem umiera dwa razy. Raz, gdy kończy swoją aktywność tu na ziemi. Drugi raz, gdy trafi do jeziora ognistego. Czyli takie, można powiedzieć, jest prawo. Kto raz się rodzi, dwa razy umiera. Kto dwa razy się rodzi, raz umiera. Chyba że Pan Jezus przyjdzie szybciej, to nawet ten raz nie umrze. Kolejnym punktem jest 2 Piotra, 3 rozdział. To będzie 7 wiersz. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Czyli widać, że tutaj jest wskazane, że dzień sądu będzie ukierunkowany na zagładę bezbożnych ludzi. Jest to cecha tego sądu i sędzia będzie się tym zajmował. Ten, który najpierw ogłosił łaskę, tutaj zadziała jako ten, który doprowadzi tychże bezbożnych do zagłady w dniu sądu. Objawienie na że baranek, który jest sędzią, będzie rozgniewany. I tutaj widzimy cechę, którą rzadko przypisujemy Panu Jezusowi, ale to jest cecha, która jest tu objawiona, że On również taką cechę w swoim czasie, w odpowiednim czasie przedstawi. I przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu. I któż się może ostać? Otóż nikt się nie ostanie w takim przypadku. Na temat tego, co się stanie w dniu sądu, też objawia nieco Judy. 6 wiersz tego listu. Wtedy będą również osądzeni aniołowie, bo jest powiedziane, że aniołów, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Czyli ci aniołowie, mamy to zresztą powiedziane też Mateusza, że jezioro ogniste jest gotowane diabłu i jego aniołom. Można powiedzieć, że to jest główna grupa docelowa dla jeziora ognistego. Wracając do 2 rozdziału Rzymian, gdzie mieliśmy nieco powiedziane. Jest też wskazówka, że właśnie ci, którzy staną na tym sądzie, za bardzo nie mają podstaw do ustawienia.
usprawiedliwienia, o czym już wspomnieliśmy. 15 i 16 wiersz. 16 wiersz już analizowaliśmy. 15. Może nawet wcześniej. Od 12. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli przez zakon, są tymi będą. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Stąd mamy objawione, że człowiek ma świadomość tego w swoim sumieniu, że jest odpowiedzialność wobec Stwórcy i że musi się temu Stwórcy podporządkować. Jeżeli ktoś za tym idzie, to tak jak widzieliśmy w przypadku Korneliusza, już Bóg znajdzie sposób, żeby takiego człowieka zetknąć ze swoim poselstwem. Korneliusz szedł za głosem sumienia i Bóg do niego posłał Piotra, który mu powiedział, co i jak należy robić. Na sądzie znajdą się ci, którzy nie chcieli się podporządkować Słowu Bożemu i nie chcieli iść za tym głosem, tak jak Korneliusz. Nie chcieli po prostu podporządkować tym wymaganiom swojego własnego zapisu, który mają w sercu. Jana 5 rozdział, wiersz 45. Tutaj jest taka myśl, która pokazuje nam, że nie tylko to sumienie jest podstawą, która jest przez Pana Jezusa dana, ale przede wszystkim Słowo Boże. Czyli w pewnym sensie, gdy człowiek zaczyna szukać Boga, prędzej czy później trafi na to Boże poselstwo i jest wobec Niego odpowiedzialny. I dziś mamy Biblię i dziś mamy znane Słowa Boże. W Starym Testamencie znany był głównie Stary Testament i Mojżesz. Tutaj jest czas, kiedy Pan Jezus jeszcze chodził po ziemi i Pan Jezus odpowiedział w ten sposób do tych, którzy Go słuchali, w takim dosyć wrogim nastawieniu byli słuchający. I Pan Jezus odpowiada im, nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Czyli widać, że Pan Jezus kieruje tych ludzi bezpośrednio do Pism. Do Pism Mojżesza. Czyli jest Słowo Boże. I 46. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismo mnie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? To był czas, kiedy Nowy Testament jeszcze nie był spisany. Był tylko Stary Testament. I ludzie, którzy chcieli odrzucać Pana Jezusa, powoływali się między innymi na to, że są posłuszni Abrahamowi, są posłuszni Mojżeszowi, są posłuszni Pismom. I jak widać, nie odrobili lekcji, bo tylko powierzchownie znali Pisma. Można powiedzieć wręcz skandalicznie, bo czy z Galilei może pochodzić prorok? A wiemy, że z Galilei pochodził właśnie prorok Jonasz. Takie pytanie może zadać tylko ktoś, kto nie za bardzo się orientuje w pismach, jedynie umie coś, co fragmenty wyuczone, żeby przed innymi brylować, że on jest wielki uczony w piśmie. Jana 12 rozdział 41.
znowu Pan Jezus kieruje do Słowa Bożego. I mamy tą gwarancję, że właśnie Słowo Boże jest taką pewną pochodnią, która oświeca nasze drogi. Dzięki temu wiemy, że skoro w Słowie Bożym jest napisane, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, to też wiemy, że jeśli byśmy to Słowo odrzucili, to też to Słowo będzie nas sądzić. 12 rozdział, 48 wiersz mówi tak z Ewangelii Jana. Kto mną gardzi, Pan Jezus to mówi, i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Czyli widzimy, że to Słowo Boże, które jest dostępne dzisiaj tak powszechnie, będzie na tym sądzie sędzią razem z Panem Jezusem. To Słowo ma moc, żeby nas przyprowadzić ku zbawieniu, ale też będzie dowodem przeciwko nam, jeśli z tego zbawienia wielkiego nie skorzystamy. I już wspomniany wiersz Jana 5:24, gdzie Pan Jezus wskazuje, że sąd nie jest konieczny dla tych, którzy uwierzą w Pana Jezusa, nie będą sądzeni. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Słowo zaprawdę, inaczej amen, inaczej podkreślenie, że to jest prawda. Powtórzone dwa razy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto słucha słowa mego, tak mówi Pan Jezus, i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Już ma to życie wieczne. I nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Ten sędzia, który będzie musiał w pełni sprawiedliwie sądzić i bez żadnej taryfy ulgowej, tutaj jeszcze jest nam pokazany jako ten, przez którego możemy tego sądu uniknąć. Możemy przyjść do Pana Jezusa i to życie wieczne już wtedy mamy od razu. Nie musimy stawać przed sądem. Kolejne miejsce dotyczy wierzących. 1 Koryntian 22 wiersz. Gdzie widzimy taką separację właśnie, o której już wspomniałem wcześniej, czyli że te dwie grupy będą odrębne. Wierzący i niewierzący. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Jedna grupa to świat, który będzie odrębnie potępiony przy sądzie Białego Tronu, a druga sprawa to jest wychowawcze działanie Pana na wierzących. I to jest piękne właśnie w Panu Jezusie, że On jako sędzia nie chce tych dwóch grup razem oceniać. Oddziela je. I faktycznie jest to łaska, którą widzimy w wielu miejscach, na przykład Rzymian 8 rozdział, o tym wspomina pierwsze wiersze. Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jako ci, którzy jesteśmy w Chrystusie Jezusie, nie mamy żadnego potępienia, żadnej podstawy do negatywnego osądzenia. Ale też trzeba pamiętać, że jeśli pojawiają się problemy dotyczące, to też nie jest to rzecz, na którą osobiście mamy szukać takiego sposobu odpowiedzenia ludzkimi sposobami. 1 Tesaloniczan 4:6.
1 Tesaloniczan 4:6. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia. To jest do wierzących kierowane. I nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Czyli tutaj Pan jest przedstawiony jako mściciel. Ze Starego Testamentu pamiętamy stanowisko mściciela i ono było powiązane z nieumyślnym lub umyślnym zamordowaniem kogoś. Różnica była taka, że jeśli było to nieumyślne morderstwo, to przed mścicielem można było się schować w mieście schronienia. Natomiast to schronienie oczywiście wskazuje pośrednio na naszego Pana Jezusa. Natomiast jeśli to było celowe działanie, to Pan to wie i wtedy nie ma względu na osobę. Pan jest mścicielem tego wszystkiego i wtedy jest to po prostu sprawa między Panem a takim człowiekiem. To, że na sądzie Bema będziemy mieli pozytywne aspekty, już wspomnieliśmy. Mateusza 10 o tym też na przykład mówi. Mateusza Ewangelia. Tutaj mamy pokazane przez Pana Jezusa, że nasze dobre działania będą miały odpłatę i ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem wody zimnej, jako ucznia zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. I też kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Czyli te rzeczy Panu nie uchodzą uwadze. Czyli Pan Jezus na to zwraca uwagę, w jaki sposób postępujemy, w jaki sposób oceniamy te nasze działania w kontekście służby Bożej. I nie ma tutaj względu na osobę. To też jest ważna cecha. Też są w przypadku wykonania Pana Jezusa jest związany z tym, że On jest światłością. Mateusza, Ewangelia Jana to będzie. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Słowa, które pokazują, jak człowiek się zachowuje względem prawdy. I to też już jest widoczne dziś na ziemi. Na tym polega sąd. To jest od 19 wiersza. Że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. Nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Nie bójmy się światła Bożego. To światło Boże jest między innymi w Słowie Bożym. Jest w czasie oceny przez Słowo Boże jest im więcej światła, które ze Słowa Bożego i rozważania Słowa Bożego mamy, tym większa szansa, że te rzeczy, które są w naszym życiu do wyprostowania, Pan przez służbę Słowa wyprostuje. Dlatego jest bardzo ważne, żeby każdy z nas sam osobiście dążył do jak największego obmycia Słowem Bożym swoich myśli.
Czytajmy Biblię sami w domach, nie tylko na zgromadzeniach. Bo to jest szansa na to, że właśnie zachowamy się tak jak ten człowiek, który dąży do światłości. Że to światło oświetli nasze życie i uda nam się wyrzucić pewne rzeczy, które nie są z Boga. Mateusza 3 rozdział jest jeszcze taką zapowiedzią sądu w wykonaniu Jana Chrzciciela. To jest Mateusza 3 rozdział, 12 wiersz. Tutaj Pan Jezus jest zapowiadany przez Jana Chrzciciela o tym, że Pan Jezus przyjdzie jako ten, w którego ręku jest łopata lub wiejadło, którym oczyszcza klepisko swoje. Bierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Czyli tutaj znowu te grupy wierzących, czyli ziarna, pszenicy, i niewierzących, czyli plew, są oddzielone. Dla jednych jest zagłada w ogniu, dla drugich jest spichlerz w niebie. To jest charakter Pana Jezusa. On, będąc światłością, nie może mieszać tych dwóch grup. To są dwie grupy, które muszą być odseparowane i są odseparowane. Mateusza 5, rozdział 22 z kolei zawiera kolejną wskazówkę na to, że tam będzie w wyniku tego sądu dla bezbożnych ogień. To nie jest tylko takie ludzkie mówienie, że piekło jest ogniste. Ja wam powiadam, to mówi Pan Jezus, każdy, kto gniewa się na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Czyli tam ten ogień piekielny zgotowany diabłu i jego aniołom może stać się udziałem kogoś, kto z pogardą się odnosi do bliźnich. Z pogardą odnosi się do ludzi stworzonych na obraz Boży. Bóg tego nie toleruje. Nie jest to w ogóle po jego myśli. Mateusza 18 też wskazuje, jakiego rodzaju to będzie. Są. Jest to dosyć mocno pokazane, że należy zrobić wszystko, żeby tego sądu uniknąć. 18 rozdział, 8 i 9 wiersz. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzuconym do jeziora, do ognia wiecznego, przepraszam. Być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. To jest obrazowe przedstawienie, żebyśmy odrzucali, odcinali wszystkie rzeczy, które nas ciągną w złą stronę. Czyli jeżeli gdzieś jest coś, co nas naraża na grzech, na to, że wchodzimy w kontakt z czymś, co nas psuje, to lepiej to odciąć. Nie możesz sobie poradzić z internetem, bo klikasz w złe miejsca. Wywal komputer. Lepiej być
XXI wieku bez komórki, bez komputera, niż pójść do jeziora ognistego na wieki. Nie możesz sobie poradzić z inną aktywnością? Może alkohol cię ciągnie? Albo inne używki? Albo moda? Lepiej chodzić w worku po ziemniakach, niż być wrzuconym do jeziora ognistego. To nie chodzi tylko o rękę i nogę. To nie chodzi o oko. To chodzi o to, żeby się wszelkimi sposobami ratować przed jeziorem ognia. A jeśli jesteśmy zbawieni i sobie folgujemy w tych rzeczach, to wiedzmy, że innych wciągamy do jeziora ognistego. Nam już nic nie grozi wtedy. Jesteśmy pojednani, raz na zawsze zbawieni. Ale naszą odpowiedzialnością jest nie gorszyć. Nie wciągać innych w kłopoty. Kolejne miejsce, które wskazuje na powagę tego sądu, to jest Marka 9,40. Pan Jezus bardzo poważnie do tego podchodzi. Marka 9,43. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do życia, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. To jest dokładnie ta sama myśl. Nie należy lekceważyć tego Bożego wskazania. Gdzie robak ich nie umiera, 46 wiersz, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Straszne słowa. Myślę, że to są bardzo takie poważne słowa, które pokazują, w jak poważnej sytuacji jesteśmy w czasie codziennego boju, bo jest to wojna nie z krwią i z ciałem, lecz jest to wojna na froncie duchowym. Łukasza 16, rozdział 24 wiersz. Wtedy zawołał i rzekł. Tutaj to są słowa bogacza. Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Jak widać, w tym miejscu sądu jest strasznie. Podstawowa rzecz, woda, a tam jej nie ma tak bardzo, że ten bogacz skamle o umoczenie końca palca swego w wodzie, żeby ochłodził mu język, bo męki cierpi w tym płomieniu. To jest straszne miejsce, do którego nie warto wciągać innych. Straszne miejsce, do którego za żadne skarby nie warto iść samemu. 2 Piotra 3,7. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Tutaj widzimy, że to, po czym stąpamy teraz, to jest chwilowe. To w dniu sądu będzie bez znaczenia. Bez znaczenia będą rzeczy, które robimy na ziemi, dla świata. Tylko i wyłącznie rzeczy, które przyczyniają się do duchowych dóbr, do duchowego bogactwa, do podobania się Panu Jezusowi, mają znaczenie. Reszta w ogniu zginie. I w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset, Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze, w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem,
Muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom
ten wodostat i majestat tego Bożego stworzenia nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce. Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny,
lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.